Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje. Tym razem chciałem Was serdecznie zaprosić do udziału w zamojskich spotkaniach z fantastyką, które odbędą się w dniach 20 do 22 września w Zamościu w Zespole Szkół nr 4 imienia Dzieci Zamojszczyzny przy ulicy Piłsudskiego 65, czyli w popularnej budowlance. I to jest impreza typu non-stop, konwent jest imprezą typu non-stop dla miłośników fantastyki we wszelakiej postaci, książek, gier, komiksów, filmów czy różnych gatunków sztuki. I ta impreza zacznie się w piątek o godzinie 17:00. Pierwsze punkty programu właśnie startują o 17:00. Warto więc pojawić się wcześniej, ponieważ będą na pewno kolejki do akredytacji, która wynosi 15 zł na całe 3 dni oraz odpowiednio mniej na dni poszczególne, piątek, czy sobota, czy niedziela. I impreza ta cała kończy się w niedzielę o godzinie 14:00. Są ostatnie punkty programu przewidziane. W opisie do tego filmu, pod filmem, podam linki do oficjalnej strony konwentu, do oficjalnej strony facebookowej konwentu oraz do oficjalnego plakatu konwentowego. Na stronie facebookowej konwentu, jak i na stronie konwentu jest już podany pełny program na cały konwent. I będzie się na pewno dużo działo, ponieważ oprócz turnieju League of Legends, tak, będzie turniej League of Legends, popularnej gry MOBA, tak popularnego LOLa. Będą także spotkania z pisarzami. W tym roku odwiedzą nas Michał Gołkowski oraz Iwo Wuko. Do tego będzie turniej Warhammera, 40 tysięcy gier bitewnych, Warhammer 40 tysięcy. Będą pokazy Blood Bowl, będzie pokaz skirmiszowej gry bitewnej Infinity. Będzie blok mangi i anime, będzie blok różnorakich prelekcji, będą bloki konkursowe, będą larpy dla miłośników tak zwanego live action RPG, tak? Będą larpy o różnej tematyce, na pewno będą odbywały się jakieś sesje gier fabularnych. Będzie Games Room, który będzie praktycznie działał przez większą część konwentu, więc będzie można pograć i będzie, jest jak co roku sponsorowany przez sklepy Rebel.pl oraz przez wydawnictwo Galacta, więc na pewno będzie można pograć i ograć różnego rodzaju gry planszowe, gry figurkowe, gry karciane, czy jakieś miszmasze różnych rodzajów gier. Będzie tego mnóstwo, więc będzie co robić. Do tego oczywiście będzie kawiarenka konwentowa nazywająca się Maid Cafe, gdzie w obsłudze będą bardzo miłe i ciekawie poubierane dziewczyny z obsługi, bo panie to trochę za dużo, brzmi trochę stara, to będą bardzo młode, ponętne, tak, dziewczyny, oprócz miłej obsługi oraz czegoś ciepłego do zjedzenia i wypicia będzie na czym zawiesić oko. Do tego będzie pokaz cosplay, czyli ludzi poprzebieranych w różne ciekawe postaci z gier, filmów, książek i tego typu rzeczy. Będzie przedstawienie teatralne, ponieważ konwent organizowany jest już od kilku lat przez Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne Czerwony Smok. I w jedną z sekcji tego stowarzyszenia jest sekcja teatralna Trupa, która już od kilku lat z powodzeniem wystawia różnego rodzaju spektakle, w tym także właśnie na zamojskich spotkaniach z fantastyką wystawia spektakle. Motywem przewodnim tegorocznego konwentu będzie motyw podróży w czasie, więc podejrzewam, że ten spektakl będzie na pewno nawiązywał do tematyki. Sam spektakl jest naprawdę coś niesamowitego, coś fajnego. Cieszy się bardzo dużą popularnością i pozytywnym odzewem na pewno wszystkich, którzy na zamojskie spotkania z fantastyką przyjeżdżają. A przyjeżdżają całkiem tłumnie, i to nie tylko z okolic Zamościa czy z województwa lubelskiego, ale na przykład też z Podkarpacia, z Rzeszowa czy nawet z Krakowa. Nieraz przyjeżdżały do nas osoby, które chciały w tej całej imprezie uczestniczyć, więc zapraszam, bo będzie się na pewno dużo działo.
Ja też się na tym konwencie oczywiście pojawię. Jeżeli ktoś z moich widzów jest, przepraszam, wpadło mi coś do oka. Jeżeli ktoś z moich widzów jest z Zamościa bądź okolic, to na pewno ja się na tym konwencie pojawię, będę uczestniczył w różnych konkursach, pewnie też w jakichś prelekcjach. Sam nosiłem się z jakąś pomysłem na prelekcję, myślałem o prelekcji, o let's playerstwie, o zjawisku let's playerstwa, żeby coś o tym pogadać. Niestety moje obowiązki zawodowe oraz aktywność na kanale Żuraw.pl po prostu nie pozwoliły mi tego materiału przygotować, żeby wystąpić na tym konwencie w roli prelegenta. Cóż, no bywa, może innym razem coś się uda z tym zrobić. Będzie na pewno, będzie kącik poetycki na przykład, więc będzie się można pochwalić swoją twórczością poetycką, esejem bądź opowiadaniem. Będzie karaoke, więc będzie sobie można podrzeć japę do jakichś pewnie rockowych i metalowych i pewnie nie tylko kawałków. Będzie mnóstwo konkursów z nagrodami, więc będzie też o co powalczyć, pokonkurować z innymi uczestnikami. Ja tam będę, będzie można mnie spotkać, będzie można ze mną pogadać, pograć. Ktoś, kto będzie chciał, to na pewno mnie tam znajdzie. To by było chyba na tyle. Pamiętajcie, to konwent startuje jutro. Miałem ten vlog nagrać wcześniej, ale niestety, tak jak mówiłem, moja praca jest dosyć absorbująca i po prostu nie znalazłem czasu na to, żeby ten materiał przygotować. Więc cóż, impreza startuje jutro, a ja Was zapraszam bardzo serdecznie do wzięcia w niej udziału. Te 15 zł to są żadne pieniądze w porównaniu z tym, jakie atrakcje przygotowali dla nas organizatorzy. W większości ludzie bardzo młodsi ode mnie, więc ja to już jestem stare pokolenie RPGowców, stare pokolenie fantastów, a oni są młodymi ludźmi pełnymi werwy, zapału i dobrych, świetnych pomysłów. Więc zapraszam po raz kolejny, już któryś to mówię, weźcie udział w tej imprezie, bo naprawdę warto poznać fandom fantastyczny, tak troszeczkę od środka, poznać fajnych ludzi, miło i dobrze się bawić. Ja tam będę na pewno na 100%, na 200, na 300, na 1000% na pewno tam będę. No i cóż, do zobaczenia w takim razie na konwencie. Aha, jeszcze powiem, że być może nagram z tego jakieś krótkie relacje na swój kanał, ale niestety ich jakoś nie będzie najwyższych lotów, ponieważ będę nagrywał telefonem, a posiadam w tej chwili telefon Xperia J, który, przynajmniej z tego co zauważyłem, nie robi jakichś super wypasionych ani zdjęć, ani filmów, więc jeżeli coś się pojawi, może nagram kilkanaście krótkich filmików, które zmontuję potem w jeden dłuższy, jakąś relację z konwentu, na pewno to nie będzie jakość jakaś HD czy coś takiego, no to będzie po prostu relacja nagrywana telefonem. Może prędzej też narobi jakichś zdjęć. Myślę, że coś się pojawi prawdopodobnie na weekendzie, jeżeli będą jakieś filmy, no to raczej sporadycznie będą. Jakieś filmy pewnie będę wrzucał w nocy, ponieważ chociaż na konwencie można będzie nocować oczywiście, ponieważ jako konwent typu non-stop musi zapewniać miejsca noclegowe, ale ja mam akurat z tego konwentu blisko do swojego bloku, więc pewnie przenocować wrócę się do swojego mieszkania. W każdym razie spotkać mnie tam będzie, to powtarzam jeszcze raz, bardzo łatwo. Będzie można ze mną pogadać, pograć. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia na zamojskich spotkaniach z fantastyką. Pa, pa!